with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Ruszyliśmy z mostu na wschód, przeszukiwać obozy. Myślałem, że wiem, czym jest okrucieństwo. Gówno wiedziałem. Ale jedno jest pewne. Nie sposób zapomnieć tego, co zobaczyłem. Według ocalonych resztę jeńców, w tym z Usmana, zabrano do mniejszego obozu 3 godziny marszu na wschód. Miałem tylko nadzieję, że Zus jeszcze żyje. O kurde. Coś czuję, że opuścili okolicę. Witam wszystkich. To wygląda na to, że to ostatni odcinek, epilog gry. I dosyć taki mroczny, zobaczcie. Odbijamy obozy jenieckie. Szukamy Zusmana. Tam są koszary. Daniel, ty i Stiles sprawdźcie budynek. Hi, hello. Ja ze Stylesem, student, chodź. Idziemy szukać Zusmana. Już nie pusto to. Cokolwiek tu się działo, chcieli to ukryć. Nie wygląda na to, żebyśmy tutaj znaleźli kogokolwiek żywego. Bardzo mroczny ten epilog. Przygotuję aparat. Niech świat się o tym dowie. No właśnie, rób zdjęcia, Jolo. Traktowali ich tu gorzej niż zwierzęta. Wygląda na to, że byli bici, głodzeni, zmuszani do pracy ponad siłę. Zdjęcia, rób zdjęcia. Tutaj. O nie. Naziści wymordowali naszych z zimną krwią. Ogień piekielny nie byłby w stanie wymazać tych zbrodni. Pewnie ich śmierć miała być pokazową karą. A to Zusman mocno się stawiał, no. O, szubienica. Zamordowali najsłabszych. Tych, którzy by ich spowalniali. Daniel, tutaj. Daniel, spójrz na to. Ślady biegną na pola. Właśnie tam musieli ich poprowadzić. No to idziemy za nimi. Nie robię tu sobie nadziei budowy. Obiecałem Zusmanowi ratunek. Znajdziemy go, ale nie gwarantuję, że żywego. Jest jakaś szansa jeszcze. Sierżancie, idę na szpicy. Oczywiście, że idę na szpicę. Szybko! Res, strzelaj! Wszystko w życiu zatacza krąg. Ta wojna, zdarzenia z przeszłości. Zupełnie jakby było mi pisane. Najwyższy czas wracać do domu, braciszku. Zginąłeś tam wśród śniegów. Wszystko przeze mnie. Czy
czyli on jest odpowiedzialny za śmierć brata. Nie umrzesz, bracie. Nie teraz. Dokładnie, idziemy po ciebie. Nie damy ci zginąć samotnie w lesie. Strzały słychać. Słyszę Niemców. Słyszę Niemców. Idziemy. Szybko, szybko. Tam gdzieś jest Zussmann. Nie ma tak lekko. Jest Zussmann! To koniec? Czy ja znowu majaczę? Co oni ci? Myślałem, że zostawili nas. Że umrę tutaj całkowicie sam. Napij się. Już dobrze. Ale wychudzony. Ale znaleźliśmy Zussmanna. Odzyskasz siły, stary. Tak było pewnie i dziś. Tylko jedno trzyma człowieka na nogach w czasie tej długiej drogi. Bracia broni walczący u jego boku. Odpowiedzieliście na wezwanie. Z wężyn i z nizin przybyliście walczyć o pokój i wolność. Dziękuję wam. Cały świat dziękuję. Gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie. Już na zawsze pozostaniecie braćmi. To na tyle, chłopy. Zussmann, chciałbym ci to dał. Tobie się bardziej przyda. Masz dzieciaka. Dzięki, to dla mnie wiele znaczy. Będzie dobrze. Panowie? Wracamy do domu. Queens! Wasz syn marnotrawny powraca! Poradzisz sobie, stary? Wpadnę do Zussmanna. Sierżancie? Pan do domu? Armia to mój dom. A ty co, nie zostajesz? Już zatęskniłem za Teksasem. Trzymaj się, farmerze. Trzymam. Powiem synowi, jak walczyłem u boku Pearsona. Wielkiego wodza i pojeba. I to jest... No cóż. Call of Duty World War II. Jak będziesz w Chicago, kiedyś będę. W mojej opinii bardzo dobrze zrobiona gra. Rewelacyjna story. Wiesz co? Słyszy się masę różnych opinii, ale trzeba przyznać, że odebrali nam więcej niż story jest zrobiona w bardzo fajny sposób, wciągająca. Polecam wszystkim. Liczyło się tylko to, żeby przetrwać. Ale ty mogłeś wrócić jako bohater. Czemu zostałeś? Co to za bohater, który nie pomaga? Do końca. Do końca. I myślę, że na tym zakończymy naszą serię. O, jeszcze nie. 2 tygodnie później w Teksasie. Tej nocy sen skończył się inaczej. Wróciliśmy do domu. Obaj. Ciągle słyszę tamte wilki, Paul. Czasem nawet je widzę, ale... nauczyłeś mnie z nimi walczyć. To powinno być twoje. Pokazałeś mi, że bohater ryzykuje wszystko, żeby ocalić swojego brata. Jesteś moim bratem i bohaterem.
szaleństwo się urodziło. Myślę, że to koniec i dziękuję wszystkim za uwagę, wszystkim, którzy wytrwali do końca serii i zapraszam na następne. Hej, hej.